Dobrze. Witam serdecznie kolego, witam serdecznie. Już się antena tutaj obraca w swoją stronę, już się obraca w swoją stronę. Jeszcze zostało 20 stopni, także myślę, że ten sygnał będzie coraz mocniejszy. Nie wiem, czy to potwierdzi, zostało 2 stopnie i już jestem ustawiony prawie na ciebie. Jak to jest, proszę? No, słuchaj, ja ciebie odbieram, tam byłeś zaledwie na 2 esiki, a teraz zrobiła się 5-9. Nie nagrywam, bo już, kurde, dzisiaj zapuszczałem pamięć w telefonie, więc ale nagrywałem, nie przedstawiłem i zapchałem pamięć i ostatnich filmów już nie mogę nawet na Whatsappa przepaść ani pobrać, ale później będę kombinował, będę robił porządek z tym wszystkim. Karty po prostu nie włożyłem pamięci do telefonu, zapomniałem, mam taką 120 giga, no ale to jest nieistotne. Także Jarek, no teraz bardzo ładnie odbieram po przekręceniu się na ciebie, po obróceniu się, raczej bym się jeszcze nie chciał przekręcać. Jarek, do ciebie. Dzięki Jarek za życzenia. Oczywiście ja wiem, o którym ty mówisz, o którym momencie. To była stacja ze wschodu, gdzieś tam wschodnia ściana mi tu przeszkadzała. I oni po prostu sobie prowadzili łączność. Oni u mnie byli na plus 9, kurczę, plus 10 decybeli, wiesz? Nic to nie dało, Jarek. Okej, okay. Ja taki filmik tutaj nagrałem króciutki, chociaż ty ich nie chcesz, ale ja drugi telefon tutaj mam, na szczęście. Właśnie na Oskarach nie ma tego numeru mojego i będę musiał powiedzieć, co zrobić, żeby on tutaj ten mój numer polski też rzucił tam na ten. Bo telefonem tutaj na pole nagrywać, wyłączę sobie internet, tutaj nie ma tych już powiadomień, nie? Bo dwie karty SIM są w tamtym służbowym i myślę, że to będzie lepiej. Tu mam właśnie kartę o większej pojemności. Kurde, widzisz, dobiłeś się w końcu, ale zacząłem się słyszeć już na niemocnego zamkana, bo propagandia będzie się przesuwała. Chciałbym już tutaj na wstępie kopię sygnały, te bombce takie najmocniejsze z Polski. Ja oczywiście jak zwykle litanie tutaj, kurde, melduję długą, a na tego nie będziesz już opierał, proszę. 20 Oscar Sierra 1, 29 i 26, Foxtrot 004, Jarek. Trzymaj się, Krzysztof. Dzięki, Jarek, za łączność. Pozdrawiam serdecznie. Oczywiście całą familię. Trzymajcie się ciepło. Już tu stacja jakaś bardzo mocno swoją końcówkę mi przykryła. 26 dywizjon prawdopodobnie za chwileczkę puszczę. Także Jarek, serdeczności dla ciebie. Aha, ja ci muszę dodać, że ja tu mam wolny dzień, dlatego tak sobie pozwalam. Siedzę w Jarejku. Święta jeszcze jutro w Norwegii. Ostatni dzień świąt już będzie przed urlopem i koniec laby. Później tylko tyra i tyra, Jarek. Na koniec jeszcze maj do ciebie szybciutko.